Cześć, tu Asia z podcastu o Japonii. Przychodzę do Was dzisiaj z trochę taką opóźnioną informacją, pod wynikami konkursu Japonia Nawiedzona. W tym konkursie można było wygrać super książkę, którą ufundowało dla nas, dla Was, wydawnictwo Kirin. Jest to specyficzny przewodnik po Japonii, po miejscach nawiedzonych, po miejscach owianych tajemnicą, po miejscach, które, które są związane z różnymi strasznymi legendami. Konkurs polegał na tym, że. Pod filmem, pod zapisem wideo naszego spotkania na żywo, pod tytułem Japonia nawiedzona, w którym właśnie rozmawialiśmy o duchach, o japońskich stworach, o japońskich yokai, o japońskich mononoke, różnych legendach, pod tym zapisem prosiliśmy, żebyście napisali, jaki film... Japoński, jaki horror, jaki thriller zrobił na Was największe wrażenie, najbardziej Was przeraził? żebyście trochę o tym filmie opowiedzieli. Odpowiedzi było sporo, natomiast największe wrażenie na mnie zrobiła odpowiedź Azarafiela, który opowiedział, wspomniał o filmie Tetsuo i porównał ten film, który jest stosunkowo krótki, do takiej strasznej, intensywnej przejażdżki na rollercoasterze. Bardzo to do mnie trafiło, bo rzeczywiście takie krótkie, intensywne przeżycia chyba najbardziej zapadają nam w pamięć i w serce. I myślę, że takie porównanie świetnie oddaje charakter tych emocji, które przeżywamy podczas oglądania, oglądania strasznych filmów. Więc Azarafiel, prosimy o kontakt. Książka już czeka, brakuje tylko adresu, żeby ją do Ciebie wysłać, więc będziemy się o szczegółach umawiać już na priw, więc Prosimy o kontakt. Mam nadzieję, że ta książka wzbogaci Twoją wiedzę o Japonii, o tej Japonii nawiedzonej i y, może przy planowaniu kolejnej podróży któreś z tych miejsc opisanych w książce odwiedzisz. Y, także serdeczne dzięki wszystkim za udział w konkursie. Blog i podcast powoli wznawiają działalność po, po krótkiej takiej świątecznej przerwie. Y, już w ten najbliższy weekend zapraszamy Was do oglądania naszego wystąpienia podczas akcji podcasty dla Woźb. Oczywiście będziemy opowiadać o Japonii. Też będziemy opowiadać o filmach i serialach, takich bardziej, już mniej, mniej strasznych, ale bardziej zakręconych. Więc serdecznie Was zapraszam. Tam też przygotowaliśmy dla Was niespodzianki, które można zgarnąć. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam. Dzięki za to, że jesteście z nami i do zobaczenia na kolejnych filmach, na kolejnych live'ach. Do zobaczenia. Matane. Cześć.